Dowbor ujawniła, jak zwolnili ją z Polsatu. Padło 6 słów. Katarzyna Dowbor już kilka razy poruszała w mediach temat swojego niespodziewanego zwolnienia z Polsatu. Teraz po raz pierwszy opowiedziała o swoim autorskim pomyśle na format, który fani naszego nowego domu na pewno by pokochali. Dziennikarka nie zdążyła o tym powiedzieć Edwardowi Miszczakowi, ponieważ ten już na początku rozmowy wypowiedział do niej to jedno zdanie. Praca na planie programu Nasz Nowy Dom wre. 21 sezon z debiutującą w roli prowadzącej Elżbietą Romanowską trafi na antenę Polsatu jesienią. Nagrania do nowej edycji programu rozpoczęły się 15 maja. Nowa gospodyni poznała wówczas między innymi Macieja Pertkiewicza oraz ekipę Przemka Oślaka i szybko zjednała sobie wszystkich współpracowników. Katarzyna Dowbor wróciła do tematu zwolnienia z Polsatu. Tymczasem wciąż nie milkną echa niespodziewanego zwolnienia Katarzyny Dowbor z programu Nasz Nowy Dom, który prowadziła przez blisko 10 lat. Dziennikarka już nieraz wypowiadała się w mediach na temat odsunięcia jej od formatu. Teraz w rozmowie z Plejadą postanowiła wrócić do tematu. Katarzyna Dowbor podkreśliła, że nie ma żalu do Edwarda Miszczaka o to, że ją zwolnił. Poczułam się upokorzona nie tym, co wydarzyło się na spotkaniu z panem Miszczakiem, tylko tym, co zaczęło dziać się później. W mediach pojawiły się artykuły sugerujące, że brakowało mi sił na planie, cały czas chorowałam i opóźniałam pracę. To kłamstwa. Nigdy nie nawaliłam. Nigdy nie przedkładałam prywatnych spraw nad program. Wręcz przeciwnie. Córka wielokrotnie mi wypominała, że zawsze stawiam nasz nowy dom na pierwszym miejscu, wyjaśniła Katarzyna Dowbor. Ale w związku z tym, że nie było żadnych argumentów przemawiających za moim zwolnieniem, trzeba było je wymyślić, dodała. Dziennikarka wyjaśniła, że ma żal jedynie o sposób rozstania ze stacją. Wyjaśniła, że byłaby zadowolona, jeśli Edward Miszczak pozwoliłby jej się pożegnać z widzami i wprowadzić do formatu nową prowadzącą. Mógł zaprosić mnie na rozmowę i zaproponować, bym poprowadziła jeszcze 4 odcinki, a następnie w 300. odcinku wprowadziła nową prowadzącą, przekazała jej pałeczkę i pożegnała się z widzami. Jeśli ja byłabym dyrektorem programowym, właśnie tak bym zrobiła, powiedziała Dowbor w rozmowie. Katarzyna Dowbor miała pomysł na odświeżenie formatu Nasz Nowy Dom. W rozmowie z Plejadą Katarzyna Dowbor opowiedziała też o swoim pomyśle na nowy format w stacji Polsat, nawiązujący do uwielbianego przez widzów Nasz Nowy Dom. Stworzyłabym program Nasz Nowy Dom. Powroty, w którym wracałabym do tych domów, które wyremontowaliśmy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pokazywalibyśmy, jak życie tych ludzi się zmieniło i czym się dziś zajmują, oznajmiła dziennikarka. Dodała, że jest przekonana, że taki format z pewnością przypadłby widzom do gustu. Przecież ja ich wszystkich znam, mam z nimi kontakt. To byłby murowany hit. Taki program miałby ogromną siłę rażenia, a więc przyniósłby stacji duży zysk. Ludzie z sentymentu chętnie by go oglądali. A dodatkowo, byłby tani w produkcji. Wystarczyłby jeden samochód, operator, dźwiękowiec i prowadząca. Nic więcej. I tym sposobem uniknęlibyśmy afer i nieprzyjemnych sytuacji. Wszystkim wyszłoby to na dobre, tłumaczy Dowbor.
Okazało się, że dziennikarka nie zdążyła nawet przedstawić swojego pomysłu Edwardowi Miszczakowi, ponieważ ten już na początku rozmowy wypowiedział słowa, które były dla niej olbrzymim zaskoczeniem. Teraz mówię o tym po raz pierwszy. To mój autorski pomysł. Zresztą nie miałam nawet takiej szansy. Nasza rozmowa zaczęła się od słów: Stacja chce się z panią pożegnać. To jak w takiej sytuacji mówić o swoich pomysłach, o dalszej pracy w Polsacie? Powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z Plejadą.